To tylko trzeba... To się spodobało, jest bardzo. Myślałem sobie, ten bardzo nasz. Jeszcze nie byłem na takim imprezie, żeby siedziałem, był tak bogaty i nie był chętny. Takiego rozumiem stołu śląskiego to nie widziałem. Jak za rok jesteś? Nie muszę zaproszenia wysyłać. Takiego stołu śląskiego też. Okej, cieszę się. Ale za to mi powiedz, co można jeszcze poprawić. Piętro, w tym temacie można popracować. No, ale to już nie Ale
Zauważyłem. Bardzo rozcieńczona farba przy cienkiej kresce staje się bardziej intensywna, bo mamy duży kontrast, a na małą powierzchnię jednak pada prawie cały pigment, który jest w tej substancji. Więc tak. Kolor, który potem nałożysz, czy na skór właśnie jakiś tam powiedzmy niebieski, to coś tak. Ciemniejsze od niebieskiego jak tak, szary, to tak, ciemniejsze. Tak, tak, tak. Znaczy, nie kombinuję aż tak bardzo, jeżeli mam zamiar robić samolot w odcieniach piaskowym, to tam to robię brązowy preszejnik, bo na tym etapie już zaczynam budowanie finalnego koloru. Zresztą w tym kontekście tutaj też naniosłem czarne kreski za pufami dział, dlatego że jeżeli chciałbym je zrobić naprawdę subtelnie, okopcenia za lufami, bo one często znowu są naprawdę bardzo subtelne, to zrobione na etapie preshadingu, tylko tutaj już mogę użyć czarnej farby, bo to musi być wyraźne. Można zostawić je właśnie takie, a można mieć potem po prostu smugę, coś w rodzaju szablonu. Wiadomo będzie, gdzie malować już konkretnie. Wydechy też w ten sposób? Tak, wydechy też można, szczególnie jeżeli są jakieś fikuśne, mają fikuśny kształt.
bo no, zdarza się, że mają wybujały Spitfire, mają chociażby taką jakąś dziwną linię, no to tutaj można sobie mniej więcej zarysować ten kształt, który się chce uzyskać. Znaczy tak, ale to nie jest coś, w czym się kąpać można, należy, albo no, używa się naprawdę niedużych ilości. Muszę wyczuć, jak jakieś ciśnienie. Rękawiczka przydaje się z dwóch powodów. Znaczy, to nie chodzi o to, że ten ziemistą nie chce mieć obudzoną krążą, co można zawsze użyć. No to oczywiście lepiej nie mieć opakowych farbów, ale właśnie mam już to właściwe ciśnienie. No i mniej więcej mam, tak jak mówię. Mogę malować całkiem ciężkie procesy. Farba jest naprawdę bardzo słabo klejąca, jest mocno rozcieńczona. Teraz jak ją układę, no to nie jest prawie transparentna. Ale już z bliska się namaluje kratę. To jest dokładnie tą samą farbę namalowaną. Przecież. To jest to, o czym mówiłem. Farba do malowania precyzyjnego musi być bardzo, ale to bardzo rozcieńczona. W gruncie rzeczy w niektórych sytuacjach to powinien być wręcz zabrudzony farbą rozcieńczalną. Natomiast no, zupełnie nie kryje. Przy czym no, właśnie ja używam, ja malując czymś rodzaju laserówki, robiąc transparentne warstwy, to rozcieńczam też mniej więcej do tego stopnia. Teraz muszę znaleźć, zacznijmy od spodu, bo na spodzie nam lepiej będzie widać. Ale co chodzi, tam gdzie do ściany wchodzi, to coś nie będzie. A on się tak samo czynnie wyłączy? Tak. Tak. Zgadza, nie przechodził, nikt nie zobaczył. Nie ma widzieć. Nie. Rozpoznajesz ten budynek? On jest w Warszawie. Pałac Kultury. Pałac Kultury. To jest boisko. Ale nie dotykaj paluszki. My name is Vitor Koste. I'm making a demonstration here using Atake colors. In this case, I'm painting with the orange line. That is a lacquer-based color paint. And, well, it's the best I know. It's the reason why I'm using it here. It's really thin, covers really well. You don't need the primer to apply the paint. You can apply it directly on the plastic. All you have to do is to wash the plastic with the dishwash. And well, it's what you can see here. It's very transparent. You can do whatever you want with it. Very versatile, resistant, and the colors are really accurate. So it's the reason why I like it so much. I hope you guys in Canada can use it one of these days. So, if you have any questions, search for Vitor Costa in Facebook, and I will be happy to give you all the information you need. Thank you very much. You're welcome. Adios.
już pojedynczą jest Sorry. To jest prawdziwy węgiel? Rozdrobniony? No, prawdziwy węgiel nie, dzisiaj trudno, wie pan. Górnicy dostają co już dotacje, to i węgiel jest. To jest model kartonowy, tak? Tak, tak. Oba i ten też. Ten drugi to jest ten co tamten. No, miło, że się podoba. Będzie się podobał na pewno. Nie, to taka satysfakcja, bo człowiek pracuje nad tym wiele miesięcy i później spotyka się z aprobatą. To ile miesięcy? Z pół roku? Nie, więcej. To więcej? Tak. Obejmując to, co się nie pracuje, tak 9 miesięcy non stop. Kilka godzin dzień. Tak rok, no rok się pamiętasz. Jeszcze nie wiem, jak ten węgiel tam w tych tendrach leży. Uklepywanie pewnie nie jest. No, ale jakby pan jeszcze zwrócił uwagę na płuczeń, to jest też oryginalny, z torów wprawdzie nie kolejowych, a tramwajowych. Tylko rozbity na mniejsze kawałki. Tak. No bardzo ładny model. Dziękuję bardzo. Wytwarzają modele. Chcę państwu powiedzieć, że jest z nami grupa IBG, która jest importerem modeli produkcji chińskiej. W rogu hali są z nami państwo z Ukrainy, są wytwórcy modeli, wytwórcy akcesoriów, ale również wszystko, co tych modeli. I będzie na żywo demonstrowana praca z figurami. Wszyscy będą mogli się czegoś nauczyć. Natomiast uprzejmie proszę, i to w imieniu nas, tych, którzy żeśmy te modele robili, państwa z dziećmi, żeby nie pozwalić. Także proszę uprzejmie o kontrolę i klepanowanie nad dziećmi. Natomiast niewątpliwą atrakcją naszej fiesty, naszego festiwalu modelarskiego jest żywy, autentyczny, przyjechał o własnych siłach polski czołg rozpoznawczy TKS, przy którym stoi i w bojowej mogło się zmieścić dwóch mężczyzn i karabin maszynowy, a w zaawansowanej wersji działko 20 mm, to zachęta. Kiedyś ludzie byli niżsi i być może troszeczkę szczuplejsi od nas dzisiaj. Natomiast chętnie zapraszam, bo to jest jedyna okazja, żeby zobaczyć
polski czołg rozpoznawczy TKS. W naszej imprezie również taki TKS w skali 35 firm IPG po raz pierwszy będzie można zobaczyć najnowsze wydanie zestawu takiego modelu. Stoję przy tym TKS-ie w stoisku IPG w Rogu Hali. Możecie Państwo zapoznać z tym modelem. To jest debiut, to jest początek i będziemy w miarę możliwości informować Państwa o tym, co się będzie tutaj działo. Takiego porządku do tego wspaniałego, fantastycznego hobby, które łączy ze sobą planowanie, intelekt, wiedzę historyczną. Chciałbym powiedzieć, że w tej chwili obserwujecie Państwo fazę i tutaj trzy kropki chaosu. Chaosu kontrolowanego, ponieważ ten chaos to jest rozstawianie modeli, które będą uczestniczyły w konkursie bardzo, bardzo wielu konkurencjach. Bardzo wiele konkurencji, ponieważ modele nie oceniane są en bloc, tylko oceniane są według swoich kategorii. Na przykład pojazdy w skali modelarzy z całego kraju, którzy chętnie się z Państwem też podzielą swoją wiedzą, jeśli oczywiście zapytacie. A w tej chwili odbywa się, no mówię jeszcze raz, powtórzę, chaos kontrolowany, ale kontrolowany z naciskiem na słowo kontrolowany. Kontrolowany w ten sposób, że rozstawiamy modele na stołach według określonych kategorii. Roplan, ale również naszych dwóch okrętów flagowych, czyli raport Wojsko Technika Obronność i Skrzydła Polska, którą Państwo pewnie bardzo dobrze znacie. Te wydawnictwa są dostępne za darmo, proszę sobie brać. Jesteśmy patronem medialnym, Agencja Lotnicza Antaj jest patronem medialnym dzisiejszego wspaniałego święta modelarskiego. Proszę sobie, to co Pan w tej chwili ogląda i przegląda, to jest do wzięcia, tak. To jest brać, ale nie wszystko, tylko mam nadzieję, że po arbusiku, bo to też jest do wzięcia, do skorzystania. Proszę się częstować ochoczo i jest to dzisiaj absolutnie za darmo, bez tej rozmowy z człowiekiem, który wie więcej o tej sprawie. Właśnie chciałem opowiedzieć. Cóż to za festiwal? Proszę o...